Chciałbym, byśmy dzisiejsze rozważanie, dzisiejszą kontemplację wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie poprowadzili tajemnicą różańcową, tajemnicą wniebowzięcia Matki Bożej. W czwartek na katechezie omawialiśmy temat stworzenia człowieka. I wiemy o tym, że człowiek, jako jedyny ze stworzeń, jest podobny do Pana Boga poprzez to, że ma rozum, który poszukuje prawdy, poprzez to, że ma wolną wolę, która jest ukierunkowana na dobro, ma duszę nieśmiertelną, czyli to w sobie, co jest takim elementem życia Bożego, ten duch tchnienia Bożego, duch Boga, który z martwej materii czyni ją żywą, czyni ją człowiekiem. Wreszcie jako jedyny ze stworzeń ma również zdolność kochania. Oczywiście w tej materii też mamy wiele bałaganu, bo dzisiaj i psy kochają, i koty kochają. Nie wiem, czy rybki w akwarium również, ale teraz wszystko kocha. Niemniej tylko człowiek ma zdolność wchodzenia w te relacje miłości. I wreszcie ostatnim elementem, który upodabnia nas do Pana Boga, to jest ciało. Oczywiście, że to ciało nie w sensie fizycznym jest podobne do Boga, bo przecież Bóg jest duchem, Bóg nie ma ciała. Ale ciało, jak mawiał święty Jan Paweł II, pozwala człowiekowi wejść w relacje, budować relacje. I ta relacja między mężczyzną a kobietą jest tak głęboko osadzona w tajemnicy stworzenia, że ona obrazuje, ukazuje tajemnicy Trójcy Świętej. Mężczyzna łączy się z żoną w jedno ciało, stają się jedno. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście to zjednoczenie cielesne nie jest tylko aktem fizycznym, biologicznym, seksualnym, ale wyraża to ciało, zjednoczenie cielesne, właśnie wyraża to, co się dokonało wcześniej w zjednoczeniu ducha, uczuć, emocji, marzeń, pragnień i w zjednoczeniu duszy, co dokonuje się także na wyrazie, można powiedzieć, tym nadprzyrodzonym w człowieku. Zatem człowiek kocha cały. Zapytam moich uczniów, czy wierzą w to, że ciało będziemy mieli w niebie. Ku mojemu zdziwieniu, a może niewielkiemu nawet, oczywiście, że na to odpowiedź była odpowiedź negatywna. No bo po co nam ciało w niebie? Boję się was, drodzy bracia, pytać, czy w niebie będziemy mieli ciało. Michał, będziemy mieli ciało? Tak, Wojtek mówi, dobrze. Robert, jak uważasz? No, jak teraz już jest podchwytliwe wszystko, teraz wszyscy uważają, że tak. No to ja jeszcze zapraszam do mikrofonu powiedzieć, po co nam ciało w niebie. Jeść w niebie nie będziemy. Temat odpada. Mało tego, w niebie spać nie będziemy. W niebie nie będzie miłości cielesnej. W niebie nasze kobiety nie będą się malowały. Tak. I dalej będzie to niebo. Mimo wszystko. Po co nam ciało w niebie? Kiedy mówili, że nie będzie nam ciało potrzebne w niebie, więc wyświetlili na monitorze, wierzę w Boga, który codziennie mówił. I tam jest, wierzę w ciała zmartwychwstanie. Po co? No właśnie, odpowiedź dałem wcześniej. Ponieważ człowiek to byt cielesno-duchowy. W niebie nie będziemy innymi stworzeniami niż człowiek. Niedługo pójdziemy na groby wszystkich świętych zapasem, już w supermarketach pojawiają się znicze, czyli wszystko wskazuje na to, że wszystkich świętych przed nami. Bardzo często, kiedy jesteśmy na tej części, gdzie leżą małe dzieci, to bardzo często na płytach nagrobnych jest dopisek. Powiększyło grono aniołków. I być może niektórzy z tu obecnych myślą, że jak dziecko zemrze
przed Komunią Świętą, to będzie aniołkiem. I oczywiście od razu sobie wyobrażamy tego aniołka, grubaśny taki, prawda, amorek, skrzydełka. No może łuku nie ma, bo to już nie jest taki amor od zakochania, tylko taki aniołek. Tu akurat nie mam aniołów. A są, o właśnie. I myślimy, że człowiek, to dziecko będzie aniołkiem. I mówię do moich uczniów, to tak jakbyś powiedział, że w niebie będziesz krową. To jest zupełnie inny byt. Aniołowie to są duchy. Oczywiście, kiedy są posłane do człowieka, przywdziewają pewną formę jakiejś postaci. Niemniej, ponieważ my mamy to odbierać za pomocą zmysłów, więc my jesteśmy cieleśni, więc Pan Bóg jak do nas mówi, to też mówi przez ciało. Przed chwilą byliśmy na Eucharystii, przyjmowaliśmy ciało Chrystusa, adorujemy ciało Chrystusa. Bóg do nas mówi przez zmysły, wzrok, dotyk, węch, słuch. Niemniej, tym co różni nas od aniołów, to jest to, że mamy ciało. Jeżeli w niebie mamy być ludźmi, to będziemy mieli ciało. Oczywiście ciało te jest ciałem uwielbionym. Przypominam, że kiedy Jezus zmartwychwstaje, wchodzi, przechodzi mimo drzwi zamkniętych. Więc ciała nie podlegają prawom fizyki, nie podlegają ciałom biologii. Są zupełnie innymi ciałami. Mówi się o tak zwanych ciałach uwielbionych. Ciała te będą nasze, bo dla Boga skrzeszyć ciało, jaki to problem. Niemniej te ciała będą pozbawione wszelkich ułomności, wszelkich niedoskonałości. Ja mówię do moich uczniów, że w niebie będziecie podobni do mnie, bo będziemy mieli ciała doskonałe. No i to powoduje śmiech, nie wiem dlaczego. Ciała uwielbione. Kiedy obchodzimy, kiedy wspominamy, rozważamy tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej, to Maryja cieszy się przywilejem wniebowzięcia wraz z ciałem i duszą. Można było powiedzieć, że w ogóle przez Maryję, w ogóle przez cud wcielenia, który dokonał się przez Maryję, Bóg pokazuje, że cały człowiek jest święty. Tradycyjnie zawsze gdzieś te obrzeża są niebezpieczne, a Kościół zawsze idzie tak środkiem. Niebezpieczne jest, kiedy człowieka pojmujemy tylko jako duszę, tylko jako ducha. Czasami mówimy duszyczki moje, nie duszyczki moje, księża tak czasami mówią, tylko ludzie. Czasami bardzo, bardzo często mówimy, modlimy się za duszę. Jak jeszcze duszę zmarłych, to przynajmniej jest odniesienie do ciała, do człowieka. Ale modlimy się nie tylko za duszę, modlimy się za całego człowieka. Więc niebezpiecznym jest, kiedy myślimy tylko o człowieku w kontekście duszy. I niebezpieczne jest to, co jest dzisiaj z drugiej strony, kiedy pojmujemy człowieka tylko w kontekście ciała. W Bursie, gdzie pracuję, najbardziej uczęszczanym miejscem jest siłownia. Nie kaplica, a nawet nie stołówka. Siłownia. Gdyby tak policzyć godzinowo, ile najwięcej mieszkańcy spędzają czasu, oczywiście nie wszyscy, to będzie siłownia. I zobaczcie, że dzisiaj jest jakiś taki kult ciała, bardzo często sprowadzający człowieka tylko do ciała, albo praktycznie wyłącznie do ciała. Oczywiście ja nie mówię, żeby o ciało nie dbać, nie mówię o to, żeby tym ciałem pogardzać, rozpasać się jak mówca, bo trzeba dbać o jakąś kondycję. Podźwigałem parę worków z pszenicą, już ledwo żyję. Ale z drugiej strony mamy to świadomość, że człowiek nie jest tylko ciałem. I właśnie w tajemnicy wcielenia widzimy Boga, który chce przyjąć ludzkie ciało, który chce się stać podobnym do człowieka we wszystkim oprócz grzechu. Bóg przyjmuje akurat taką formę zbawienia. Wchodzi także w naszą cielesność. Nie wchodzi tylko w nasze wyobrażenia, nie wchodzi tylko w nasze jakieś myśli, pragnienia, emocje, uczucia. Bóg wchodzi konkretnie w naszą cielesność. To znaczy, że cały człowiek jest uświęcany. To znaczy, że nie ma sfery w moim życiu, która tego uświęcenia nie potrzebuje. Skoro Maryja została uchroniona od zmazy grzechu pierworodnego, na mocy tych wszystkich zasług,
które Jezus wysłużył przez wcielenie, poprzez śmierć i zmartwychwstanie, to Maryja również, jej ciało nie podlega zniszczeniu. Słowo Boże mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale skoro Maryja jest wolna od grzechu, jest wolna też od skutków tego grzechu. Zatem jej ciało, jak to Kościół Wschodni mówi, nie podległo rozłożeniu, nie podległo śmierci. Kościół Wschodni mówi o tym, że Maryja zasnęła, zaśnięcie Matki Bożej. Według starożytnej legendy, kiedy święty Tomasz się trochę spóźnił właśnie na pogrzeb Maryi, tak się wydawało, że już to jest legenda, więc obarczona pewnymi, można powiedzieć, niedopowiedzeniami. Tak się Tomasz uparł, że musi zobaczyć ciało Maryi, bo nie zdążył się z nią pożegnać. Kiedy odkryto grób, żadnego ciała tam nie było. I Kościół od początku wierzył, że Bóg uchronił Maryję wraz z ciałem i duszą od wszelkich zmazy grzechu pierworodnego. Ochronił ciało i duszę, nie tylko duszę. Ochronił także to, co cielesne w Maryi. Ona stała się świątynią Ducha Świętego, można powiedzieć, w takiej najdoskonalszej formie. I co z tego wynika? Jak ta nauka ma kształtować nasze życie? Po pierwsze, żeby widzieć siebie w kontekście całości. Widzieć siebie w kontekście, to co ja bardzo lubię, to jest taki mój konik, ducha, duszy i ciała. Te wszystkie trzy sfery są ważne. Nie szukać, co jest ważniejsze, co mniej ważne. Człowiek jest całością. I mówimy o tak zwanej integralności osoby. Integralność osoby polega na tym, że właśnie widzę wszystkie potrzeby mojego ciała. I te wszystkie potrzeby w miarę możliwości staram się zaspokajać. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Stare powiedzenie. Czyli jest to dbałość nie tylko o moje myśli, nie tylko moje pragnienia, nie tylko o moją pobożność, nie tylko moją religijność, ale jest także dbałość o moje ciało, odpowiednia praca, odpowiedni wypoczynek, odpowiedni sport, jakiś aktywizm, także w tej dziedzinie. Po drugie, wynika to z tego również, że skoro ja jestem DDC, duch, dusza, ciało, to drugi człowiek też jest DDC. Zatem tutaj wynika to z tego, że traktuję człowieka także jako całego człowieka. Nie traktuję go tylko jako duszy. Nie traktuję go tylko jako uczuć, emocji, pragnień, marzeń itd. Ale traktuję tego człowieka nie tylko pod kątem jego cielesności. Stąd cała myśl Kościoła przeciwko prostytucji, pornografii, gdzie człowiek tylko chciałby zabrać ciało, ale widzę całego człowieka. Skoro ja jestem DDC, skoro ja jestem duch, dusza, ciało, to bliźni, który jest obok mnie, on, ona, również są całym człowiekiem. I ta relacja między mną a drugim człowiekiem musi uwzględniać te wszystkie elementy, te wszystkie sfery. I po trzecie, można powiedzieć, że skoro Bóg tak ukochał ciało, że pozostał w ciele, wcielił się najpierw przez osobę Maryi, która dała ciało ludzkie Jezusowi, Synowi Bożemu, skoro Bóg chciał ciała, skoro Bóg pozostaje w ciele, to także dbałość właśnie o to, że moje ciało też ma być świątynią Ducha Świętego. Moje ciało nie jest tak niegrzeszne jak ciało Maryi. Jako człowiek upadam w grzech, powstaje. Niemniej ciało też ma być zbawione. Zatem można by powiedzieć, że to, co cielesne, to, co wynika z mojej biologii, fizyki, też ma być zbawione. Żeby nie mieć takiej świadomości, że są pewne sfery, jakieś pewne elementy mojego życia, które są wyłączone ze zbawienia, są wyłączone z Bożej łaskowości, z Bożej obecności. To, co wczoraj rozmawialiśmy z karcerzami na spotkaniu formacyjnym, rozmawialiśmy o Kościele, który przeżywa pewien kryzys. Jeden z karcerzy zapytał, a jaki, księdza zdanie, jest największy kryzys? Kryzys Kościoła. Mówię, po pierwsze, zależy, jak definiujesz kryzys, jak definiujesz Kościół. Czy to chodzi tylko o duchowieństwo, czy chodzi o ludzi świeckich. Mówię, bo twój ojciec, twoja matka, to też Kościół.
Więc jak mnie pytasz, co jest kryzysem Kościoła, to ja odpowiadam, kryzysem Kościoła jest pogaństwo. Na czym polega pogaństwo? Traktowaniu chrześcijaństwa jak religii pogańskiej. Religia pogańska polegała na tym, że wchodziło się do świątyni, stał posąg, składało się ofiarkę, paliło się kadzidełko, zapalało się może świeciuszki, może kładło się kwiatki. I kiedy się wychodziło, to co się tutaj zadziało, nie miało nic wspólnego z tym, co się działo tam. To jest pogaństwo. I to jest właśnie, można by powiedzieć, największy robak, największy rak, który toczy organizm Kościoła. Pogaństwo w Kościele. Spełniamy pewne praktyki, pewien kult, natomiast on nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje poza Kościołem. No właśnie, połączyć to, co duchowe, to, co nadprzyrodzone, to, co psychiczne, połączyć z ciałem. Zatem, kiedy wychodzę z Kościoła, dalej jestem wierzący. Święty Paweł powie bardzo mocno, czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Ktoś powie, no jak to, jedzenie na chwałę Boga? Picie na chwałę Boga? Odpoczywanie na chwałę Boga? Święty Paweł pokazuje, że nie ma w nas przestrzeni, która nie jest potrzebna dla Boga, która nie jest potrzebna, by Bóg w nią nie wszedł i jej nie uświęcił. I kiedy właśnie chcemy dzielić nasze życie na sferę sakrum, tu Bóg, modlitwa i tak dalej, i na sferę profanum, no to gdzieś to się kupy nie trzyma. Całość człowieka jest zbawiona. Praca człowieka jest zbawiona. Cierpienie człowieka jest zbawione. Miłość seksualna jest zbawiona. Miłość ojca do dziecka jest zbawiona. To wszystko potrzebuje Boga. Funkcjonuje w tych trzech sferach. I te wszystkie trzy sfery potrzebują obecności Pana Boga. Zatem popatrzmy teraz na Jezusa obecnego w ciele. Już nie w ciele zrodzonym z Maryi, ale w ciele eucharystycznym. Popatrzmy na Jezusa obecnego w całości przed nami. I podziękujmy Panu Bogu, tak jak potrafimy, tak jak serce dyktuje, za całość. Za całość siebie. Za to, co w nas duchowe, co w nas nadprzyrodzone i to, co w nas cielesne. I zaprośmy Jezusa może do tych sfer, do tych miejsc, gdzie może do tej pory próbowałem robić jakiś rozdział. Niech On też tam wchodzi.